Hejka kochani, witam się z wami bardzo serdecznie w poświątecznych zakupach, a przednoworocznych. Dzisiaj mamy ostatni dzień grudnia i tym samym zrobiłam większe zakupy, bo 1 stycznia sklepy są nieczynne, więc tych zakupów jest dosyć dużo. Tyle dobrego, że podjechałam autem, bo akurat musiałam też coś załatwić na mieście, więc bym się z tym na pewno nie zabrała, że tak powiem, idąc pieszo, chociaż mamy Biedronkę bardzo bliziutko. Natomiast za zakupy, które Wam za chwilkę pokażę, wydałam kwotę, uwaga, 400 zł. Bez kilku groszy, co prawda, ale 400 zł. Także jestem bardzo ciekawa Waszej opinii dotyczącej tych zakupów. Dużo rzeczy, naprawdę bardzo dużo rzeczy kupiłam na promocji i już Wam pokazuję, co tu się znajduje. Na pierwszy rzut pójdą pampersy. Zobaczcie, jestem jeszcze w kurtce, ale chcę już to nagrać i pochować po prostu to wszystko. I tylko weszłam i parowałam, od razu będę, myślę, nagrywać, bo potem zapomnę i ostatnio tak miałam właśnie. Więc tak, pampersy były w promocji. Jeżeli weźmiemy dwa opakowania pampersów, to wtedy jest promocja kilka złotych na takim opakowaniu, ale naprawdę był bardzo kiepski wybór. Jak widzicie, wzięłam czwórki i piątki, gdzie Laura nosi czwórki, ale stwierdziłam, dobra, wezmę piątkę, bo po prostu nie było wyboru, kompletnie nie było wyboru. Wzięłam pampersy na zaś, na pewno się przydadzą, więc okej. Rolki papieru, coś co musi u nas być, akurat się kończy, więc też wzięłam. Z takich większych kuchennych rzeczy tutaj mamy, pamiętam kiedyś płaciłam za to 10 zł, teraz już kosztuje to 13 zł, także naprawdę ceny idą diametralnie w górę i to jest po prostu masakryczne. W każdym razie wzięłam Squeena papier, to jest jeden z naszych lepszych papierów kuchennych. Ostatnio go nie było, były te takie, wiecie, podwójnie pakowane, ale one są naprawdę dużo gorsze, dużo tańsze, ale dużo gorsze, więc zawsze biorę ten, wzięłam jedno opakowanie. I lecimy może tutaj z tą siatą. Była promocja na chipsy, chrupki i tak dalej, na takie właśnie słone przekąski, 2 plus trzecia gratis i ja wzięłam wszystkie trzy keczupowe, dlatego że te chrupki u nas po prostu lubi każdy, więc na pewno pójdą, będą w zapasie, trzecie opakowanie dostajemy gratis, więc to się na pewno u nas nie zmarnuje. Tu dla Tomka wzięłam taką muszelki, Tomek lubi bardzo właśnie takie płatki, więc na pewno też będzie zadowolony. Nie było coli tej takiej, co ja zawsze biorę, co Wam nieraz pokazuję, jak mi się uda dorwać, ale jeszcze była promocja na tą puszkową. Ostatnio też była promocja, jak pokazywałam Wam haul zakupowy i wychodziło niecałe 2 zł za puszkę. Tutaj mamy 330 ml, więc wzięłam. Była promocja na ZB Beauty płyn micelarny i tutaj wzięłam akurat green tea i bambus, czyli zielona herbata i bambus, a tutaj wzięłam do cery takiej bardziej wrażliwej. Nie wiem, jeszcze tego konkretnie płynu micelarnego nie korzystałam z tego płynu, ale wzięłam, bo mi się akurat kończy z garniera, a to wychodziło, słuchajcie, jakoś 4 z groszami, więc naprawdę bardzo fajna cena. I mamy tutaj ile? 400 ml, także zobaczymy, jak się będzie sprawdzać, to będę kupować. Papryka była w promocji, wzięłam jedną na kanapki po prostu, ona była chyba 8 albo 9 zł za kilogram. Dwa paprykarze szczecińskie na kanapki w razie awaryjnej sytuacji. Dla Laury chusteczki, one nie były w promocji, ale musiałam wziąć, jedne pójdą do żłobka, a drugie zostaną z nami i my używamy aktualnie takich, bardzo nam się fajnie sprawdzają i naprawdę super, są naprawdę świetne, 5 z groszami kosztuje jedno opakowanie. Wzięłam również dla Laury mleko w promocji, jak weźmiemy dwa opakowania, wtedy wychodzi nam 33 z groszami, także też fajna cena. 650 gramów, kiedyś miało 800 gramów, ale to już pomijam ten fakt. I tak taniej wyjdzie niż na internecie, więc wzięłam dwa opakowania. Laura pije czwórki. Jedne kapsułki na kawę. Wzięłam tylko jedne, bo liczę na to, że niedługo wrzucą jakąś promocję na kapsułkową kawę. Nam się kończy, więc musiałam wziąć. Wzięłam o mocy 8. No, liczę na to, że będzie, bo często właśnie jest 2 plus 1 promocja na to, ale no akurat teraz już od dłuższego czasu nie ma. Jedna limonka była w promocji. Wzięłam nam do albo do drinków na Sylwestra, albo po prostu tak do herbaty, wiecie, wrzucić. Była w promocji też, złotówkę kosztowała niecałą. Jest promocja na wszystkie nektary i napoje, jeżeli chodzi o Revive. I ja wzięłam tutaj, jak widzicie, nektar żółte owoce i dwa razy nektar pomarańcza. Takie soki u nas, no największym fanem jest Tomek, ale ja również chętnie spróbuję. Ta siatka już jest pusta. Lecimy z kolejną. Była promocja na śledzie. Przy dwóch opakowaniach wychodziło 4 zł za takie 200-gramowe opakowanie, więc stwierdziłam, że dobra, wezmę na kanapki, bo to jest, słuchajcie, z terminem do 5 lutego, ale to na pewno pójdzie nam szybciej. Wzięłam dwa opakowania, chociaż pewnie śledzie każdemu się już przyjadły po świętach, ale ja bardzo lubię śledzie ogólnie ryby lubię. 6 zwykłych bułek kajzerek.
To słuchajcie, mamy takie mleko w proszku pełne. One kosztowało 16 zł, dosyć drogie. Na kabanosy Tarczyńskiego jest promocja 1 plus 1, czyli drugie opakowanie tańsze mamy za grosza, także za grosz, także też fajna promocja. Tu mamy serek śmietankowy klasyczny, on kosztuje 3 z hakiem. Musy dla Laury wzięłam 5 sztuk, wzięłam jabłko banan Morella 2 sztuki i 3 sztuki mus jabłko banan truskawka. Laura bardzo lubi te musy. Herbatniki, zwykłe takie z bonitków, ale wzięłam również herbatniki z bonitków, ale już te maślane. Ja wolę te, Tomek woli te, także była promocja na pizzkę, alkohol się przewala, zaraz Wam pokażę. Kurczak i pieczarki na tą dużą pizzę 600 gramową. Ona w standardowej cenie kosztuje 15 zł, natomiast jak weźmiemy dwa opakowania, to wychodziło 11 za taką pizzę. Ona jest dosyć duża, zobaczcie, w porównaniu do mojej dłoni. I powiem Wam, że Tomek ją bardzo lubi, więc na pewno się przyda. Tutaj była promocja na szampana Michel. Jak weźmiemy dwa opakowania, to wychodziło niecałe 7 zł. Wziąłem 5 albo 6, coś takiego. W każdym razie dosłownie 5 albo 6 zł, więc dosyć fajna cena. Przyda się na Sylwestra, tak? Akurat jak znalazł będzie. Z takich nowości, które pojawiły się w Biedronce, to są, słuchajcie, zwiniary. Takie woreczkowe obiadki, jak ja to mówię. Tutaj wsadzamy po prostu do woreczka kurczaka i tutaj mamy przyprawy. I do piekarnika wsadzamy, mamy szybki naprawdę obiad. Naprawdę fajnie to się sprawdza. Generalnie ja miałam tą podstawową wersję, a widzę, że z Knora. A tutaj widzę, że winiar wypuścił akurat soczystego kurczaka po hiszpańsku, słuchajcie. Sweet chili. Wzięłam wszystkie, które były takie, wiecie, dostępne smaki. I po meksykańsku. Także bardzo fajnie. 3 zł za jedną taką saszetkę. Mleko 1,5%. No to czy do naleśników, czy nawet do płatków dla Tomka. Na obiad podudzie z kurczaka. O, właśnie z którąś z tych przypraw. Jeszcze zobaczcie, z jaką. I ostatnia, słuchajcie, siatka. To mamy tak. Tutaj 4 takie mini ponczusie twarogowe. Bardzo je lubię do kawy. Troszkę ziemniaczków właśnie do obiadu. Jeszcze mam ziemniaki, więc nie brałam dużo. Natomiast sałatka będzie dzisiaj z pomidorków koktajlowych. Też były w promocji, 10 zł za kilogram. Dalej, surimi również było w promocji. Jak normalnie standardowa cena 5,70 coś tam. To jak przy dwóch opakowaniach wychodziło niecałe 4 zł za opakowanie. Także wzięłam też, na pewno zjem nawet chociażby na sucho. Jedna mielonka tyrolska pakowana, w promocji była szynka zawędzana, przy dwóch opakowaniach wychodziło 22 albo 23 zł za kilogram, także też bardzo fajna cena. Kiedyś jedliśmy, smakowała nam, więc wzięłam. Standardowo dla Laury musiał się pojawić łosoś wędzony na gorąco z koprem. Tutaj mamy jeszcze zwykły chleb, piekarnia dla Ciebie 550 gramów. Dla Laury również pojawiły się tutaj kabanosy, chciałam powiedzieć, ale są to parówki z Sokołowa, sokoliki. I słuchajcie, tutaj mamy jeszcze, to była fajna promocja, bo to szynka w ziołach i ona, słuchajcie, była o ponad połowę przeceniona, 50% była po prostu promocja, więc wzięłam, bo fajna cena i myślę, że za ten kawałek, jak tutaj macie 15,60, to ja zapłaciłam 7 z groszami, poczekajcie, bo to nie chcę się wyostrzyć. Było 50% gratis, także naprawdę mi się wydaje, że bardzo fajna cena. Ciekawe, czy będzie smaczna, to będzie testował już Tomek. Wygląda bardzo smakowicie. No i kochani, to już tyle. Także tak wyglądają zakupy. Wydałam 400 zł. No jest alkohol, są jakieś tam rzeczy obiadowe, jest trochę chemia. No mleko, samo mleko to 34 zł. Tam 33 z groszami, załóżmy 34 zł. To jest 68 zł samo mleko. No ale no nie ma co zwalać na mleko, słuchajcie. No takie są ceny, jak widzicie. Dajcie znać, czy widoczna jest tutaj dla Was ta kwota. Dla mnie jest to kwota horrendalna. Niewysoka, bo rzadko kiedy 400 zł wydaje w Biedronce, naprawdę. No, są i pampersy, no tutaj dużo rzeczy takich się pojawiło, które no nadprodukcyjnych, że tak powiem, ale które trzeba było kupić, z kilku rzeczy można było zrezygnować, ale słuchajcie, mamy Sylwestra, więc szampan musi być. Buziaczki dla Was i życzę Wam udanego nowego roku, trzymajcie się cieplutko dzisiaj i od razu wrzucam ten filmik, słuchajcie, żebyście mieli co oglądać w sylwestrowy dzień. Także buziaczki dla Was, kochani. Trzymajcie się. Pa, pa!